Heka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Powiem Wam, że dawno nie było takiego gadanego odcinka, a to dlatego, że teraz mam dość dużo dyżuru, a mój wolny czas poświęcam na przygotowania do wesela. Dlatego też niestety te odcinki nie pojawiają się tak regularnie. No i też na przykład nie widzicie vlogów, bo vloga chyba nie było już z 2 miesiące, ale mam nadzieję, że po weselu nadrobię i będę bardziej systematyczna. No niestety teraz mam taki napięty czas, napięty grafik, że niestety nie mam możliwości. Dzisiaj na przykład nagrywam odcinek, jest godzina 15, a na 18 lecę do pracy, także też jeszcze szybko go zmontuję i będę uciekać, żebyście jutro go zobaczyli. Dzisiaj odpowiem na kilka pytań odnośnie pielęgniarstwa. Jakiś czas temu mogliście je zadawać na moim Instagramie. Kilka pytań się pojawiło, a w dzisiejszym odcinku z przyjemnością na nie odpowiem. No to co, nie przedłużam i zapraszam Was do zostania ze mną do końca. Dobrze, no to pierwsze pytanie. Praktyki na jakim oddziale uważasz za najciekawsze? Powiem Wam, że długo myślałam nad odpowiedzią na to pytanie, gdyż każdy oddział jest specyficzny, każdy ma coś w sobie i na każdym oddziale zawsze jakieś nowe informacje zostały nam przedstawione. Jednak uważam, że jest to OIOM. A dlaczego? Gdyż jest to bardzo specyficzny oddział. Mamy tam praktycznie do czynienia z pacjentami nieprzytomnymi, w sedacji, bardzo często ze sztuczną nerką. Także jest to oddział specyficzny z takimi procedurami, których na innych oddziałach po prostu nie spotkamy. Jednak powiem Wam szczerze, że na samym początku, jak miałam praktyki, to myślałam, że ten oddział jest dla mnie. Jednak po kolejnych praktykach uznałam, że absolutnie ten oddział nie jest dla mnie. Wolę kontakt z osobami, wolę z nimi porozmawiać. Drugie pytanie. Co na tych studiach uważasz za najtrudniejsze? Zdecydowanie najtrudniejsze było pogodzenie życia towarzyskiego z wykładami, zajęciami praktycznymi. Słuchajcie, nieraz się tak zdarzało, że znajomi z innych kierunków mieli na przykład 1-2 dni wolnego w tygodniu, chodzili na imprezy, a my oczywiście musieliśmy iść spać o 23, bo na 6 rano, czy tam na 7 musieliśmy iść na zajęcia do szpitala. No powiem Wam, nie było to łatwe, jednak moim zdaniem to są studia, to jest super czas i trzeba korzystać. Nieraz się tak zdarzało, że wracałyśmy o 1-2 w nocy i wstawałyśmy na 6 na zajęcia do szpitala. Także i takie sytuacje się zdarzały, ale to też jest życie studenckie i trzeba z niego korzystać, a nie siedzieć cały czas przy książkach. Trzecie pytanie, czy myślisz, że można połączyć studia licencjackie z pracą weekendową? Słuchajcie, jasne, że można. Nie będzie to łatwe, szczególnie na pierwszym roku, ale jasne, dasz radę spokojnie. Rzeczy, które na przykład ja sobie robiłam w weekend, jakieś prace zaliczeniowe, ty zrobisz w tygodniu i weekend masz wolny. Zaczniesz uczyć się kilka dni wcześniej, żeby w weekend się nie uczyć, tylko iść do pracy. Dasz radę, spokojnie. Na magisterce już jest to o wiele łatwiejsze, spokojnie można pracować na cały etat i studiować nawet stacjonarnie magisterkę. Dobra, czwarte pytanie. Czy po licencjacie jest słabo z pracą? Absolutnie nie. Praca jest wszędzie, słuchajcie. Pielęgniarstwo akurat jest o tyle dobrym kierunkiem, że po skończeniu studiów zawsze znajdziecie pracę. Jest tyle możliwości, tyle oddział i są takie braki, że spokojnie znajdziecie pracę. Kończąc inny kierunek, no niestety bywa tak, że młodzi ludzie od jednej pracy do drugiej no nie potrafią znaleźć czegoś dla siebie, a tutaj jesteśmy już ukierunkowane i ta praca zawsze jest i też będzie. Także absolutnie z pracą nie ma problemu po licencjacie, żeby znaleźć. Oczywiście podczas rozmowy kwalifikacyjnej zawsze
można też wskazać oddział, na którym chciałoby się pracować. Także spokojnie na pewno znajdziecie pracę. Dobrze, i kolejne, czy pracodawca zmusza do studiów magisterskich, czy to tylko moja decyzja? Absolutnie nikt Cię nie zmusza do robienia magistra. Chcesz iść na studia magisterskie? Idziesz. Nie chcesz? Nie idziesz. To jest i wyłącznie Twoja decyzja. Dla pracodawcy najważniejsze jest prawo wykonywania zawodu, a czy masz magistra, no to już jest nieważne dla niego. Czy żeby iść na specjalizację, trzeba mieć magistra? Nie, jedynie 2 lata stażu pracy. Oczywiście, jeśli idziesz na specjalizację, wcześniej musisz się dowiedzieć, jakie kursy musisz mieć zrobione, aby przystąpić do specjalizacji. Zazwyczaj jest to RKO, EKG, leczenie ran czy badania fizykalne. Także zawsze warto się dowiedzieć, ale żeby iść na specjalizację, nie trzeba mieć magistra. Oczywiście zawsze można. Czy zaczynając pracę, starsze koleżanki pomagały Ci się odnaleźć? Słuchajcie, u mnie na oddziale oczywiście, że tak, trafiłam na przecudowne koleżanki, które do tej pory, jeśli mam jakieś pytanie, to z chęcią mi odpowiedzą. Wiem, że inne koleżanki gdzieś tam pisały, że no nieraz usłyszały od starszych koleżanek, że no jak ty tego możesz nie wiedzieć, no nie masz magistra i tego nie wiesz. Słuchajcie, no u mnie nie było takiej sytuacji, mam przecudowne koleżanki, które zawsze mi służyły radą i służą, także absolutnie nie mogę narzekać. Co uważasz o systemie 12-godzinnym? Jest obciążający. Na początku, jak zatrudniłam się w mojej obecnej pracy, w moim obecnym miejscu pracy, no to myślałam, Boże, 12 godzin, jak ja to przetrwam? No nie dam rady, 12 godzin, to jest tyle czasu. Ale słuchajcie, to 12 godzin to leci tak. Przychodzisz do pracy, jest 6, nagle patrzysz, jest 16, 17, już kurczę, trzeba zacząć myśleć i pisać raport. Także powiem Wam, że ten czas leci bardzo szybko i nawet nie zorientujesz się, że to jest 12 godzin. Oczywiście zmiany dniówka, nocka są obciążające, zaburzają nasz rytm dobowy, no ale niestety taka praca, nie ma co narzekać i trzeba się po prostu przyzwyczaić. Powiem szczerze, że ja nie mam jakiegoś kłopotu, że na przykład jeśli mam nocki, to potem mam problem, żeby zasnąć. No nie mam takiego problemu. Kolejne pytanie, czy masz dla siebie czas i dla rodziny? Jasne, że tak. Słuchajcie, plusem pracy 12-zmianowej jest to, że w miesiącu mamy około 12-14 dyżurów. Mówię tutaj o jednym oczywiście miejscu pracy, no bo jeśli mamy w dwóch miejscach pracujemy, na przykład na dodatkowo pół etatu, no to oczywiście liczba godzin się nam zwiększa. Oczywiście wymiar pracy jest taki sam dla 8, czy pracujemy na zmiany 8, czy 12-godzinne, jednak tego czasu jest więcej. Jak pracowaliśmy w systemie 24, no to powiem Wam, że już super było, bo bardzo dużo wolnego było, jednak było to obciążające. Szczególnie już nasz organizm, no ale niestety wróciliśmy do zmian 12-godzinnych. No jak, że jeśli wcześniej wiem, że mam na przykład zaplanowaną jakąś większą imprezę rodzinną, na przykład wesele, które mam w sierpniu, bodajże chyba za 3 tygodnie, no to już poinformowałam swoją oddziałową, że po prostu potrzebuję wolny weekend wtedy i wtedy, i oczywiście oddziałowa jak najbardziej nie robiła problemu i mam oczywiście wolne. Nie wiem, jak to działa w innych oddziałach, w innych szpitalach, jak po prostu dziewczyny są dogadane z oddziałowymi. No u mnie nie ma z tym problemu i zawsze na jakichś tam imprezach takich większych, rodzinnych, zawsze jestem. No oczywiście nie liczę tutaj świąt, no bo niestety w święta nie napiszę karteczki, że proszę bez dyżuru, no bo każda koleżanka musi mieć dyżur, ale oczywiście zawsze też pomiędzy sobą możemy się dogadać, ja wezmę dniówkę w Wigilię, ty weźmiesz nockę w Wigilię, na drugi rok weźmiemy odwrotnie. To jest wszystko, słuchajcie, do dogadania się.
Dobrze, i 10. pytanie. Czy zarobki dla świeżych pielęgniarek wystarczą na wynajęcie mieszkania? Słuchajcie, moim zdaniem wystarczą. Od 1 lipca wchodzą nowe siatki płac. Ja specjalnie dla Was sprawdziłam, jak to będzie wyglądało, zaraz Wam powiem. Ja się śmiałam do koleżanek, że dopóki nie zobaczę na fiszce albo na koncie, to nie uwierzę. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Słuchajcie, no i kwoty bazowe, które mają wzrastać co roku, na chwilę obecną, w 2021 roku, specjalista z magisterką, 5478 zł, magister bądź specjalista 4186 zł, a bez magistra i bez specjalizacji 3772 zł. To są kwoty na chwilę obecną, z dniem 1 lipca na bieżący rok. Na drugi rok wiem, że te kwoty bazowe mają wzrosnąć. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać. Mam nadzieję, że nasz rząd nie wycofa się z tych planów, bo niestety pielęgniarek brakuje i będzie brakować. Także mamy nadzieję, że to się zmieni. I ostatnie już pytanie. Co to jest szczepkowanie? Słuchajcie, jest to taka tradycyjna uroczystość, która odbywa się zazwyczaj u nas na pierwszym roku studiów. Wtedy zbiera się cała elita z uczelni, oczywiście rektorzy, wykładowcy. Oznacza taką przynależność już do grupy zawodowej. U nas wyglądało to następująco, że opiekun roku z chyba naszą panią dyrektor instytutu, jak dobrze pamiętam, zakładali nam takie przypinki w kształcie czepka. Rok później i rok przed nami były to tradycyjne czepki, my natomiast takich nie chcieliśmy, tylko takie przypinki, aby po prostu sobie móc je przypinać do mundurku już w przyszłości w pracy. Oczywiście zawsze odśpiewany jest hymn pielęgniarski. U nas po całej tej uroczystości był poczęstunek. Oczywiście też byli najbliżsi rodzice tam, czy rodzeństwo, także bardzo, bardzo miło wspominam to czepkowanie. Oczywiście już po uroczystości wieczorem też my jako studenci mieliśmy chyba ognisko, potem poszliśmy na kluby, także bardzo fajnie wspominam to czepkowanie, gdzieś nawet ostatnio widziałam zdjęcia, także tyle już czasu minęło, powiem Wam, już 6 lat będzie, także czas mija nieubłaganie. No ale co zrobić? Słuchajcie, i to są wszystkie pytania, na które miałam w dzisiejszym odcinku odpowiedzi, które zadawaliście na moim Instagramie. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Dość dużo pytań ostatnio pojawiło się o pielęgniarstwo, a to dlatego, że jest teraz taki gorący czas rekrutacji, wyników rekrutacji, także za wszystkie koleżanki i kolegów, którzy dostali się na studia, trzymam mocno kciuki, dacie radę, także spokojnie, jeśli macie jakieś pytanie, to piszcie do mnie w komentarzu, ja zazwyczaj odpowiadam, bądź na Instagramie i dajcie mi koniecznie znać, jakie chcielibyście, jakieś filmiki może o pielęgniarstwie, może z konkretnego przedmiotu, może jakiś filmik z wyprawką, co warto kupić sobie na pierwszy rok studiów. Także czekam na Wasze propozycje, jestem jak najbardziej otwarta. A Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku na moim kanale. Także do zobaczenia, papatki!